Witam serdecznie. Dzisiejszy live spontaniczny, wieczorny, nowy miesiąc, nowe ciekawe informacje. Chwilę sobie pogadamy, zobaczymy co tam, jak tam. Siemano. Cześć Rafał. Witam, witam. Możecie dać znać od razu, czy dobrze słychać. Siema Pati. Witam po przerwie. Jakiej przerwie? Przecież co chwila robię live'y. Jak ustawić, żeby było widać cały zarobek z Vinted? No, wejdź sobie w ewidencję, którą musisz prowadzić swoją drogą. Właśnie dlatego trzeba prowadzić ewidencję. No co tam? Możecie napisać, co tam u was, jak tam u was, jak tam poprzedni miesiąc, jak tam plany na ten miesiąc, bo mamy sporo czasu, żeby znowu wykręcić fajny wynik. I tak naprawdę pytanie, kto z was jest zadowolony z tych wyników, które uzyskaliście? Ile paczek dzisiaj wpadło? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Ja już nie sprawdzam takich rzeczy codziennie, bo nie muszę. Julka. Poza tym, wiesz, jakbym miał to wszystko liczyć z kilku kont, to bez sensu tak naprawdę. Do niczego mi to nie jest na chwilę obecną potrzebne, natomiast u was jest z tym dosyć duży problem właśnie, z tymi statystykami. Nawet dzisiaj na Akademii nagrywałem głosówkę, gdzie mówiłem, że po prostu stoicie w miejscu dlatego, że nie wiecie, co robicie, tak? Ja często, jak do mnie piszecie, zadaję wam podstawowe pytania, nie wiem, jaka jest średnia wartość twojej paczki, ile paczek wysłałeś w czerwcu, ile podbić kupiłeś w czerwcu, ile mniej więcej skryptów wysłałeś, ile mniej więcej polubień ci wpadło, ile kupiłeś nowych rzeczy, ile wystawiłeś nowych rzeczy. Nie wiecie takich nawet podstawowych informacji, tak? Więc jak wy nie znacie podstawowych informacji na temat swojego biznesu, no to skąd ja mam wiedzieć, czy zrobiłem więcej w czerwcu niż w maju, skoro ja nie mam ani statystyk z maja, ani statystyk z czerwca. I tak naprawdę to prowadzi do tego, że te wyniki są różne, tak? Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I nie wiadomo, co robić, żeby było lepiej tak naprawdę. Czym są skrypty? Skrypty to są gotowe wiadomości, przygotowane wcześniej, które się wysyła do kupującego, żeby po prostu w odpowiedni sposób go zachęcić do rozmowy, do zakupu. Są to przygotowane wiadomości na podstawie jakiejś tam psychologicznej wiedzy, sprzedażowej wiedzy. Różne techniki są w sprzedaży, które po prostu sprawiają, że no, że po prostu działa to na klientów, tak? Opłaca się kupować za złotówkę, a sprzedawać za 10. No, czysto matematycznie się opłaca, natomiast warto sobie zadać pytanie, po co? W sensie, po co marnować czas na tego typu rzeczy, skoro czasu jest ograniczona ilość? Na przykład, nie wiem, pracujesz 3 godziny dziennie. To po co się zajmować takimi rzeczami, żeby zarabiać 9 zł? No jest to bez sensu, ani tego nie podbijesz, ani nie jest taki super towar, żeby się ludzie o niego zabijali. Więc tak naprawdę marnujesz swój czas, swoje godziny, swoje minuty, których już nie odzyskasz, na rzeczy, na których mało zarobisz, tak? Więc idąc tym tokiem rozumowania, warto poświęcać czas na rzeczy, na których dużo da się zarobić. I to jest kolejny błąd, też to dzisiaj mówiłem na Akademii w głosówce, że często jest tak, że wy po prostu wysprzedajecie rzeczy ze swojej szafy i zamiast się skupić na rozwoju, czyli kupowaniu nowych rzeczy, dodawaniu nowych rzeczy, no to po prostu mielicie w kółko jedno i to samo, tak? Ludzie nie kupują, wy to próbujecie jakoś odświeżać, tak? Kombinować, jakieś teksty latają typu jak się sprzeda, to zainwestuje. No niestety tak biznes nie działa. Biznes działa odwrotnie. Najpierw inwestuje, później są tego efekty. Najpierw kupuję towar, później zarabiam więcej. Najpierw kupuję e-booki, później wiem, co mam robić, tak? To nie jest tak, że na odwrót to będzie działało.
I często właśnie ja kiedyś nawet takiego posta pisałem, że ubrania swoje ze swojej szafy często są dobre, ale na początek, żeby wejść w ten rynek, żeby zacząć coś tam zauważać. Natomiast jak najszybciej powinniście uciekać ze swoich rzeczy tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się. Często wy mówicie na te rzeczy, ja się chcę pozbyć tych rzeczy, tak? Więc skoro wy macie taki mental, że chcecie się pozbyć tych rzeczy, no to jak klient ma to kupować z przyjemnością? Skoro wy chcecie się tego pozbyć, tak? Dla was to jest śmieć, niepotrzebna rzecz. No, lipa tak naprawdę. Powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najlepszy mieć towar, tak? To nie chodzi o to, żeby sprzedać lód Eskimosowi, żeby za wszelką cenę sprzedać wszystko, co mamy w swojej szafie, bo nie o to wam chodzi. Chodzi wam o to, żeby zarabiać więcej. A jeśli chcecie zarabiać więcej, no to trzeba progresować na różnych etapach, tak? Wstawiać więcej, kupować lepszy towar, pisać lepsze ogłoszenia, robić lepsze zdjęcia, tak? Progresować po prostu na wielu płaszczyznach, dzięki czemu przekłada się to na większe zyski. Dobra, co my tu mamy? W tym miesiącu u mnie 35 paczek. No to niewiele, Wioleta, muszę przyznać. Zależy jeszcze jaka wartość tych paczek. Natomiast, no średnio jedna paczka dziennie to nie jest jeszcze dużo. Natomiast do 35 paczek to też nie jest mało, bo niektórzy nie mają tyle, tak? Więc jak najbardziej spoko. Dobra. Cześć Sylwia. Co my tu mamy? Wracam po roku na Vinted i mam pytanie, jakie byś dał najlepsze wskazówki na mocny start? Julka, wejdź sobie w link w moim bio i tam masz szkolenie, jak zacząć. Godzinne szkolenie, gdzie omawiam po prostu różne elementy, które warto robić, co bym robił, jak zacząć od zera bez inwestycji, jak zacząć z niewielkimi inwestycjami. Ja ogólnie mam dla was taką radę, żebyście jak najszybciej zbierali i dołączali do akademii, na akademię. Dlaczego? Bo tak naprawdę sukces jest ciężki do osiągnięcia. Potrzeba dużo czasu, dużo pracy, dużo motywacji, a wy często tego nie macie, tak? Odpuszczacie i idziecie, dobra, nie wychodzi mi na Vinted, idę sprzedawać na Allegro. Nie wychodzi mi na Allegro, dobra, będę coś innego robić, tak? Pobawię się w jakieś inwestycje. I tak to po prostu u was działa. I po prostu brak wiedzy, brak prowadzenia, na przykład mentora, tak na przykład, nie współpracujecie ze mną, tak? Nie korzystacie z moich e-booków. To sprawia, że nie macie mentora i to sprawia tak naprawdę, że dłużej będziecie dochodzić do tego sukcesu, tak? Przez co jest większa szansa, że odpadniecie po drodze z tej gry, tak? Że zrezygnujecie, że wam się odechce. A jeśli ktoś wchodzi na moją grupę, korzysta z mojej wiedzy, dużo więcej wie na temat sprzedaży ogólnie, wie jak działać, co robić, w jaką stronę zmierzać, to po prostu dużo większe szanse są na to, że nie odpuścisz, dużo większe szanse są na to, że szybciej ci się uda. Jeśli będziesz mieć, nie wiem, gorszy dzień czy coś, wejdziesz sobie na grupę, napiszesz coś, inni cię przywołają do porządku, albo ktoś się pochwali jakimiś wynikami, wrzuci zdjęcia paczek. To jest darmowa motywacja, którą można dostawać codziennie, tak? I ciężko się pracuje bez tej motywacji, bo w domu wam co chwila mówią, a po co ty to robisz, a wziąłbyś się za normalną robotę, nie wiem, poszedłbyś do pracy, a i tak ci się nie uda, walają się wszędzie te rzeczy, nic z tego nie ma. No jak się rozwijać w takim towarzystwie? No tak naprawdę ciężko, ciężko. A teraz porównajcie sobie moją grupę, tak? Gdzie super, świetny wynik, też ci się uda, nie przejmuj się, też tak miałem na początku. Słuchaj Karola, on dobrze mówi, ja go posłuchałam i teraz mam efekty. I tak to po prostu działa, tak? Więc sam zdecyduj, w jakim chcesz być gronie, tak? Ja uważam, że dużo lepiej być w akademii, dużo lepiej jest współpracować ze mną, z innymi ludźmi. Co to za akademia? Akademia to jest mój najważniejszy e-book. 2,5 roku już go po prostu prowadzę. Jest tam grupa, już 640 osób jest na tej grupie, więc tak naprawdę no sporo, sporo fajnych rzeczy, że tak powiem, na tej akademii jest. Zaraz wam wejdę tutaj, przeczytam dokładnie co jest, ale no jest dużo rzeczy, tak? Sama grupa jest prowadzona już od 2,5 roku. Ja tam też co chwila wam pomagam. Pokazuję niektóre rzeczy. Dzisiaj wleciała chociażby głosówka motywacyjna z rana.
jakieś tam dodatkowe wskazówki, często, no tak naprawdę wszystko się tam dzieje, tak? Wszystko się tam dzieje, bo na Instagramie, wiecie, ja mogę zrobić live'a, live trwa godzinę, tak? Live'a robię raz na tydzień, załóżmy, niech jest nawet raz na tydzień, godzina, no to co to jest godzina, tak? A na Akademii pracujemy cały czas, ja często o 23 odpisuję, czasem o 1 w nocy, czasem o 6 rano, czasem o 7 i po prostu co chwila pojawiają się jakieś wiadomości, tak? Więc to jest dodatkowa wartość, której nie mielibyście, gdybyście nie byli po prostu w tej akademii. Polecam akademię. No właśnie, to jest to. Dobra, muszę sobie cofnąć, bo poleciały jakieś pytania. Tam się czat zbugował, sekundę. Będzie jakaś promocja na akademię? Ile średnio kont na Vinted posiadają twoi uczniowie? No najczęściej mają jedno lub dwa konta, bo dużo osób zaczyna, dużo osób się boi jeszcze mieć więcej kont. Natomiast no, są osoby, które mają 10-20 kont i też jakby nie ma problemu. Kurde, znowu mi się przewinęło. Nie no, tragedia. Tylko taka rada do bycia w akademii. Korzystajcie z lubki. No tak, no można sobie wejść na akademię. Jest lubka, czyli po prostu można coś wyszukać na czacie. I załóżmy, chcesz dowiedzieć się czegoś o multikontach. Wpisujesz lubkę multikonta i śledzisz dosłownie 500 wiadomości, albo 1000, albo 2000 wiadomości na dany temat. Wpisujesz sobie w lubkę manekin i po prostu wyskakuje ci pierdyliard rzeczy dotyczących manekina. I to są naprawdę rzeczy, że tam już nawet nie trzeba zadawać pytań na akademii, że to jest po prostu coś takiego, że to po prostu można sobie wejść i przeczytać. Sekundę, bo coś chcę tu zrobić, a nie mogę się skupić na dwóch rzeczach naraz. Dobra. Gdzie to jest? Dobra, dajcie mi minutę. Dużo jest właśnie wiedzy na akademii, dużo można sobie sprawdzić o manekinie, o podbiciach, o promowaniu szafy. Nie trzeba nawet zadawać już pytań. Nie trzeba czekać, aż ktoś ci odpisze. Bo ja zrobiłem specjalnie tak, że jak ktoś dołącza do akademii dzisiaj, to ma wgląd w całą historię czatu. Więc ktoś może sobie wejść, przeczytać, co było 2,5 roku temu. Wszystkie te tematy, które pojawiły się w tym czasie, no to jest coś, co można sobie nadrobić, że tak powiem. Oczywiście potrzeba czasu, ale to jest też dużo dodatkowej wiedzy, której normalnie byście nie zdobyli, gdyby nie to. Więc nawet jak już samego e-booka przeczytacie, gdzie i tak jest mnóstwo wiedzy, no to dodatkowa wartość z grupy też jest ogromna tak naprawdę. Dobra, skipuję sobie na szybko. Oszczędność czasu, większa ilość wiadomości. No ogólnie oszczędność czasu, inwestycja w wiedzę to ogólnie jest oszczędność czasu. No bo zobaczcie, ile czasu potrzeba, żeby dojść do sukcesu tak naprawdę. To jest wiele miesięcy minimum. A zobaczcie sobie, chociażby ostatnio wrzucałem na relację osobę, która w marcu zaczęła i w tym momencie złożyła wypowiedzenie z pracy, ma już swój lokal, ma sprzęt, ma dużo towaru i po prostu zarabia po kilka tysięcy złotych już miesięcznie, tak? I to jest dużo więcej. No, wcale nie trzeba dużo umieć, żeby zarabiać więcej niż na etacie. Ile się zarabia na etacie? 3-4 tysiące? To jest pewnie taka średnia na rękę już, tak? Ja mam większe pytania co do podatków. No to wejdź na mojego Instagrama albo na YouTube'a, masz tam live z doradcą podatkowym, który odpowiada na wszystkie pytania dotyczące podatków. Więc nie ma czegoś takiego jak obawy dotyczące podatków, tylko po prostu nie wiesz, o co chodzi, tak? Wystarczy obejrzeć tego live'a. Specjalnie zaprosiłem Olgę, ugadałem się z nią, żeby przyszła do mnie na live'a, żeby odpowiedziała na wasze pytania. Przygotowałem pierdyliard pytań, żeby ona na te pytania odpowiedziała. I po prostu może wystarczy to obejrzeć. Wystarczy wejść, obejrzeć i tyle.
Tu było pytanie dotyczące promki na akademię. Ja będę za niedługo blokował możliwość ogólnie zakupu e-booków, więc możecie sobie napisać na czacie teraz prezent jeden. Ostatnio dla osób, które przychodzą na live'a, robię takie promki, więc na akademię również jest promka. Wpiszcie sobie prezent jeden. Ja zaraz będę odpowiadał na te pytania, które tutaj dalej były zadawane. I w wiadomości prywatnej dostaniecie link do zniżki i ta zniżka działa przez 1,5 godziny. Przez 1,5 godziny, więc za to, że jesteście na live, możecie sobie taką zniżkę odebrać. I mówię o tym, bo będę wyłączał niestety możliwość zakupu e-booków na dniach, bo mam bardzo ważną rzecz do zrobienia do 7, że tak powiem, lipca, więc tak naprawdę czas mam ograniczony i prawdopodobnie już na dniach będę musiał to zrobić, więc znowu później nie będzie możliwości zakupu e-booków żadnych, tak? Więc żeby potem nie było mi pisania, stękania, że ktoś coś chciał, akurat chciał kupić i nie kupił, bo informowałem po prostu. Dobra. Głosówka motywacyjna to był porządny, miły opierdol. Taka motywacja serio wpadła. Polecam Akademię z całego serca. No czasem trzeba mocniej coś powiedzieć, bo właśnie to mnie denerwuje tak naprawdę, was też tak naprawdę, że wy możecie zarabiać łatwo pieniądze, ale sami się blokujecie przez jakieś durne myślenie albo przez durne działanie, bo macie dosłownie, tak jak Natalia często mówi, nie rozumiem osób, które chcą zarabiać 2000, 3000, 5000, a nie są w stanie zainwestować 200 zł na akademię, tak? No to jak ty chcesz zarabiać 5000, jak ty nie chcesz zainwestować 200 zł? No to jest tak naprawdę wstyd i hańba, jakby się tak zastanowić. No bo z czego ty chcesz zarabiać, tak? Chcesz wstać pewnego dnia, przeciągnąć się i stwierdzić, o kurde, teraz już wiem, jak się zarabia 5000 zł miesięcznie. No niestety tak to nie działa, no. Trzeba albo się tego nauczyć samemu, co jest bardzo trudne, albo po prostu korzystać z gotowców. Takich jak na przykład moje e-booki. Dobra. Czy mógłbyś przedstawić swój typowy dzień? Nie, bo mój dzień w tym momencie wygląda za każdym razem inaczej. Natomiast kiedyś nagrałem taki fajny film na YouTube, jak wygląda mój dzień. I to był mój dzień w momencie, kiedy byłem na waszym miejscu. Więc ten film wam polecam obejrzeć. On wam tutaj odpowie na wiele tematów. Zobaczycie, ile czasu poświęcam na co, jak działam i to na pewno pomoże. Dobra, co my tu mamy dalej? Dobra, skipnę ten prezent jeden. Chciałbym mieć takie podsumowanie na profilu ogólnie, ile zrobiłem. Mój kolega ma taki pulpit, ale nie wiem, jak to włączyć. No jak nie masz, no to pewnie nie masz jeszcze, tak? Nie wszystkie funkcje Vinted włączał wszystkich jednocześnie, więc no niestety. Niestety tak dobrze to nie ma. Też bym chciał dużo rzeczy, ale no niestety nie ma. Albo to jest dobre. O, ja chciałbym zarabiać 5000 zł, ale mam 50 rzeczy w szafie. No to ja się pytam jak? Przecież to jest nawet niemożliwe. Albo nie wiem. Rzecz jest warta 10 zł w twojej szafie, masz rzeczy 100, czyli maksymalnie możesz zarobić 1000 zł. A ty się dziwisz, że nie zarabiasz 2000 miesięcznie. No jak to zrobić? Ja się pytam jak? Czyli jeśli dobrze rozumiem, e-book z gratisami też będzie zablokowany na jakiś czas. Tak, wszystkie będą zablokowane. Propos e-booka o gratisach, bo to też jest ciekawa sprawa. Widzę, że tutaj no trochę osób się zdecydowało na ten e-book fajnie i zastanawiam się, dlaczego na przykład niektórzy z was nie chcecie się zdecydować na ten e-book. Jak ktoś nie ma na przykład innych e-booków, no to faktycznie może i bym nie korzystał z tego e-booka. Natomiast ten e-book o tych gratisach to jest po prostu e-book, to jest e-book stworzony na podstawie jednej strategii, którą też przekazywałem na mentoringu. Oczywiście zostało to okrojone w pewien sposób, bo osoby z mentoringu dostały to w trochę innej formie. Natomiast sama w sobie strategia jest genialna, tak? No bo załóżmy, kupuję sobie gratis za 5 zł i nie dość, że dzięki niemu generuję mnóstwo sprzedaży, no to jeszcze sprzedaję drożej, tak? Więc tak naprawdę sytuacja idealna.
I to też jest ciekawe, bo często ludzie wrzucają do gratisów jakieś herbaty, jakieś kremy, czekolady, tak? No jest to jakiś tam pomysł, tak? Natomiast no nie ma się co oszukiwać, no to jest pójście na łatwiznę. No każdy potrafi iść do sklepu i dorzucić do paczki czekoladki, tak? I co jest coś w tym niezwykłego? Wyróżni się tym, no tak średnio bym powiedział, tak? Może komuś będzie miło na chwilę, ale poza tym to nic z tego nie wynika. A nam chodzi o to, żeby gratis był taki mocny, żeby przyciągał uwagę po pierwsze, czyli jak dziwicie się, że ludzie wam nie odpisują, no to macie odpowiedź dlaczego. Ja na przykład daję gratis i daję rabat, więc nie dziwne, że ludzie mi częściej odpisują. Po prostu zachęcam tych ludzi do tego, żeby mi odpisali. Zastanówcie się, polubcie sobie 20 rzeczy albo 100 rzeczy na Vinted i zobaczcie, kto wam napisze w ogóle wiadomość. Prawdopodobnie nikt albo bardzo mało osób. Potem zastanówcie się, jaka ta wiadomość jest zrobiona, czy dobra, czy nie. I potem się zastanówcie, kto wam w ogóle daje i rabat, i gratis od razu po polubieniu przedmiotu, tak? Mało osób tak robi, bardzo mało, a ja tak robię. W dodatku ten gratis jest na tyle dobry, że przyciąga uwagę kupującego, tak? A jeśli jest niedobry, to też trzeba wiedzieć, jak to powiedzieć, żeby po prostu był wartościowy. Czekajcie, wrzucę taką informację, bo tu widzę, że ktoś mi już na PW pisze odnośnie tego, a ja nie mam teraz czasu odpisywać. Więc zapiszemy i dobra, lecimy z pytaniami dalej. Czy żeby zarobić dużo jest potrzebne e-book o multikontach? No, generalnie nie jest potrzebny, żeby zarobić dużo, tak? No ale możecie do tych dużych zarobków znacznie przybliżyć. Więc zależy, jak tam chcesz działać. Jakie przedmioty mi się sprzedają najczęściej z szafy? No, mi akurat się sprzedają takie produkty, których mam więcej sztuk, tak? Czyli rzeczy kupione z Shein, z Temu, z AliExpress. Takie rzeczy mi się sprzedają w największych jakby ilościach, tak? Na tym opieram swoją strategię działania i do tej pory po prostu tak działałem. Natomiast no to też nie jest takie proste, żeby sobie taki fajny produkt znaleźć, ale do tego też często zachęcam, tak? I w Akademii też jest o tym wzmianka, i w postach była o tym wzmianka. Więc jak najbardziej polecam testować, zamawiać różne produkty. No bo wiecie, jak wy sprzedajecie na przykład, załóżmy, nie wiem, sukienki. No to każdą sukienkę trzeba osobno kupić, sfotografować, wystawić. A jeśli sprzedajecie rzecz, której macie na przykład 20 sztuk, no to raz tylko robicie zdjęcia, raz tylko tworzycie opis, a ona może się wielokrotnie sprzedawać. Więc zobaczcie, jak mało czasu poświęcam, a jak dużo dzięki temu mogę zarobić. Pytanie, czy odprowadzenie podatku poprzez rozliczenie się z ryczałtu wystarcza? Tak, wystarcza. Polecam wszystkie e-booki. Dzięki, Violetta. Polecenia zawsze przyjmuję chętnie i miłe słowa. Bo na co dzień niestety mam większość jęczy dup i po prostu czasem po prostu jak się trafi ktoś ogarnięty, to aż miło posłuchać. Dobra, co my tu mamy? Kolejny mentoring w planach? Nawet jeśli to będzie inny niż pierwszy mentoring, tak? Czyli jakby pierwsza grupa z mentoringu to w ogóle inny level był prowadzenia mentoringu. Teraz będzie inny mentoring. Też chcę, żeby to był w razie czego taka indywidualna rzecz. Nie tak, że każdy dostaje to samo. Zresztą na pewno nie będzie tego samego, bo ja na mentoringu pracowałem w taki sposób, że dostosowywałem się do tego, do waszych braków tak naprawdę. Czyli najpierw była zrobiona solidna ankieta, zadawałem wam tam kilkadziesiąt pytań. I na tej podstawie dopiero budowałem materiały. To nie tak, że mentoring sobie wystartował, a ja już miałem gotowce, tylko dopiero po starcie analizowałem, co tam dostałem w pytaniach i przerabialiśmy po kolei wszystkie tematy, z którymi mieliście największy problem. W kolejnym kroku większość rzeczy omawialiśmy na priv, tak? Czyli dzwoniłem do ludzi telefonicznie albo na Discordzie sobie gadaliśmy grupowo albo indywidualnie.
I na takiej zasadzie sobie współpracowaliśmy. Oczywiście jest to w uproszczeniu dużym, bo były też dwie grupy, były szkolenia z komunikacji, co chwila były lekcje z komunikacji, było dużo skryptów wymyślanych tylko dla osób z mentoringu. Więc tutaj dużo, dużo takich dużo takiej indywidualnej pracy. No i nie wykluczam, że za niedługo, że będę próbował prawdopodobnie w tym roku również zrobić mentoring. Więc jak kogoś interesuje, to sobie zbierajcie kasę, bo to nie jest tania rzecz. Natomiast no, osoby, które były na mentoringu, które się przyłożyły, że tak powiem, do pracy, no to zarobiły sporo, tak? Bo były osoby, które zarabiały 2-3 tysiące, później zarabiały 3, 5, 10 tysięcy na przykład. Były osoby, które zarabiały 5 tysięcy, wyszły z mentoringu i zarabiały w okolicach 15 tysięcy złotych, tak? Ktoś zarabiał 2, zarabiał 6, tak? Więc no tak naprawdę... Nawet inwestycja ten 1000-2000 w mentoring to nie jest dużo w porównaniu do tego, jak Wam się to zwróci. Bo na mentoringu pracowałem z Wami codziennie, od rana do wieczora. Kto wie, ten wie. Kto był, ten wie. Kto nie był, to może sobie sprawdzić. Bo chociażby nie dodawałem filmów na YouTube'a, nie dodawałem postów na Instagrama, bo byłem zajęty tylko i wyłącznie pracą z ludźmi na mentoringu. I te osoby, które dołączyły, no prawdopodobnie są mega zadowolone. I być może faktycznie otworzę ten mentoring również w tym roku. Natomiast nie wiem, jeśli miałbym go otworzyć, to na pewno byłby otworzony wrzesień, październik, bo w tych miesiącach chcę Was przygotować maksymalnie do sezonu. Czyli załóżmy, jest sezon sprzedaży, najlepszy. Normalnie zarabiacie 1000 zł, a w sezonie załóżmy, że zarobilibyście 2000. To ja Wam pomogę na przykład nie dość, że zarabiać więcej ogólnie, to jeszcze pomogę Wam wycisnąć z tego sezonu jak najwięcej. Czyli, nie wiem, zarobić 5-10 tysięcy to na luzaku. Paulina, ja dzisiaj kupiłam skrypty koło 11, już padły dwie sprzedaże i skrypty się zwróciły. Dużo mi się rozjaśniło, jak pisać z klientami i nie odpuszczać. To mój kolejny e-book i pewnie nie ostatni. No i o tym właśnie mówię. Zobaczcie, e-book za 140 zł i... tak naprawdę zwrócił Ci się w kilka godzin, więc genialna sprawa. No skrypty to jest genialna rzecz i tak naprawdę pomożesz sobie pomyśleć jeszcze o szkoleniach z komunikacji. Wtedy będziesz jeszcze więcej polubień wykorzystywać, tak? Bo to jest też dobre. Wy staracie się robić jak najlepsze zdjęcia, staracie się pisać jak najlepsze opisy, a potem przychodzą do Was klienci, a Wy im sprzedajecie lepę w twarz tak naprawdę, no bo... Zamiast odpisać tak jak trzeba, zamiast zachować się w sposób odpowiedni posprzedażowemu, no to wywalicie jakimś tekstem, który po prostu maksymalnie przekreśla szansę na sprzedaż. Więc ja pracuję po to, żeby maksymalizować też swoje efekty, tak? Czyli staram się robić jak najlepsze opisy, staram się robić jak najlepsze zdjęcia, ale później staram się jak najlepiej komunikować z tymi ludźmi, tak? Bo można się komunikować dobrze, średnio, bardzo dobrze. Czemu by się nie komunikować bardzo dobrze? Jeśli przychodzi do Ciebie 100 osób, a Ty masz z tego jedną sprzedaż, no to zobacz, ile tracisz klientów. A tak to po tych szkoleniach, po skryptach, możesz na przykład, może przyjść do Ciebie 100 osób i Ty będziesz mieć z tego 10 sprzedaży. I na tym właśnie polega skuteczność. Nie żeby sprzedać wszystkim, bo to nie jest tak, że jak ktoś wejdzie w posiadanie skryptów, to nagle wszyscy będą od niego kupować. Chodzi o to, żeby tą skuteczność i tak zwiększyć. Na przykład z 1% na 5, 10, 15%. Dobra. Ja dużo z live'ów wyciągnęłam, posłuchałam Twoich rad. No można oczywiście dużo wyciągnąć z live'ów, tak? Ale no wyobraź sobie, że na przykład Akademia ma 200 stron. Na grupie zostało napisane 100 tysięcy wiadomości. To nawet jakbym zrobił 100 live'ów, to nie powiem chociaż części tego, co tam jest przekazane. Bo tam jest uporządkowana wiedza, ułożona krok po kroku, żeby po prostu załapać wszystko, jak to wygląda. Na początku Akademii są rzeczy prostsze, potem... Z biegiem akademii, z biegiem czytania po prostu są rzeczy trudniejsze i to po prostu tam jest mnóstwo informacji. No nie jest to wszystko do przekazania, poza tym kolejna sprawa, ja też niektórych rzeczy po prostu nie przekazuję i nie będę przekazywał w wersji bezpłatnej, chociażby z szacunku dla tych osób, które kupują moje produkty, tak? To nie jest tak, że ja mówię o tym za friko, a potem w akademii można sobie dostać jeszcze tą samą wiedzę, tak? To tak nie działa. Kolejna sprawa, nie chodzi nawet o samą wiedzę, bo zobaczcie, akademię można przeczytać, no i dobra, przeczytane.
Natomiast to nie jest tak, że przeczytasz i nagle jest koniec, bo jesteś na grupie, możesz zadawać pytania. Ja sam z siebie wrzucam różne informacje i to naprawdę cały czas pomaga, tak? Ktoś coś napisze, ty na przykład popełni. Są też takie sytuacje, że na przykład ktoś pisze: o, dzięki, że mi to napisałeś, bo tak to bym robił źle. I właśnie o to chodzi. Wy na przykład robicie coś źle i nie wiecie, że robicie to źle. A gdyby na przykład bylibyście w akademii, to nie robilibyście źle, tak? Tak jak niektórzy się dowiadują z mojego posta, że wersje robocze obniżają zasięgi, tak? No i na przykład rok sprzedajesz poprzez dodawanie do wersji roboczych i zobacz, ile to jest zmarnowanych zasięgów, tak? Albo Karol mówił, żeby podbijać. No dobra, no to podbiję 20 rzeczy, nic się nie sprzedało. To po co podbijasz? Nie lepiej się najpierw nauczyć, co podbijać, jak wykorzystywać to maksymalnie, a nie przepalać pieniądze na podbicia. Zastanówcie się, ile już przepaliliście pieniędzy na przykład na podbicia, które się wam nie zwróciły. Na przykład niech to będzie 30 podbić razy 10 zł, to już jest ponad 200 zł. A być może gdybyście kupili akademię, to byście nie popełnili tych błędów. Być może te pieniądze zainwestowane by się zwróciły szybciej, bo wiedzielibyście, co podbijać, jak to wykorzystać i tak dalej. Jeśli bym chciał kupić całość od ciebie, czyli wszystko, co masz, jest jakiś gotowy link właśnie, żeby kupić całość? Tak, jasne, możesz do mnie napisać na PW, to ci wyślę, albo wejdź sobie w link w bio, tam jest pakiet Vinted Pro i masz po prostu pakiet do wszystkich e-booków sprzedażowych. Można sobie też skorzystać z rat 0%, więc dostajecie od razu dzisiaj 7 e-booków, a płacicie tylko 1/3 ceny, więc spoko sprawa. Jak ktoś nie chce całości wykładać, nawet dzisiaj widziałem, że ktoś na przykład sobie kupił, jedna osoba kupiła cały pakiet, a jedna osoba kupiła sobie w wersji ratalnej, więc... A, właśnie, jeszcze kolejna sprawa. Jutro obchodzą skrypty drugie urodziny, czyli 2 lata temu dokładnie napisałem skrypty i przypominam, że nagrałem do nich aktualizację. I oprócz tego, że za niedługo sprzedaż ogólnie e-booków zostanie na jakiś czas wstrzymana, więc jeśli ktoś potrzebuje, chce, zastanawia się, to kupcie teraz, bo potem będzie wstrzymana, to będę podnosił jeszcze cenę skryptów. Chociażby dlatego, że sami widzicie, jak działają te skrypty, tak? Paulina kupiła sobie dzisiaj skrypty o 11, parę godzin później jej się zwrócił e-book za 140 zł. No bo jak ma się nie zwrócić? Ludzie, że to są 3-4 sprzedaże max, a dzięki skryptom zarobicie wiele tysięcy złotych. No i cena skryptów na pewno pójdzie do góry. Nie jeszcze jutro, bo jutro są urodziny, ale max 2-3 dni, może jeden po urodzinach, pójdzie cena skryptów w górę o kilkadziesiąt złotych, więc polecam sobie w to zainwestować. Tak samo cena Akademii. Dzisiaj jak napiszecie prezent jeden, to dostaniecie zniżkę na Akademię, będzie poniżej dwóch stówek. Natomiast cena Akademii również zostanie podniesiona. Dlaczego? No bo jest dużo wiedzy, jest duża skuteczność. Ja cały czas tam wkładam od siebie bardzo dużo. Myślałem, że kiedyś na przykład zrobię tak, że jak grupa będzie duża, to po prostu będę się mniej udzielał i po prostu tak to będzie, tak? Natomiast bardzo mi się dobrze pracuje z wami, często się udzielam, czytam wszystkie wasze wiadomości. Jak coś ktoś źle napisze, to ja staram się poprawiać, żeby nikogo nie wprowadzać w błąd i dlatego też cena Akademii będzie zwiększona, również o kilkadziesiąt złotych, więc dzieje się też dlatego, że ja cen nie podnosiłem już dawno, a przecież jest inflacja, wiecie, no ja nie wyobrażam sobie sprzedawać e-booków za 100 zł, jak nawet roboczo godzina na etacie to jest 30 zł, tak, więc 3 godziny na byle jakim etacie i możecie sobie pozwolić na mój e-book, który pomoże wam zarabiać wiele tysięcy złotych, więc no ja nie wyobrażam sobie sprzedawać go tanio, no i dlatego też ceny będą podniesione, tak samo pakiet Vinted Pro, on w tym momencie kosztuje 799 za wszystkie moje e-booki sprzedażowe. Jest przecena z 1040 zł, a mogę wam powiedzieć, że ten pakiet na pewno będzie droższy. Na pewno o 100 zł, a prawdopodobnie o 200, no bo po prostu działa, tak? No co to jest wydać 1000 zł u mnie i dzięki temu zarabiacie 5000 co miesiąc? No to przecież każdy, nawet najgorsza osoba z matmy by sobie była w stanie przeliczyć, że 5000 razy 12 to jest 60 koła rocznie, tak? 60 koła. A mi płacicie 1000 zł. 1000 zł, zarabiacie 60. Czy to jest naprawdę mało? No nie jest mało, w sensie tyle zarobić.
Jaki masz nick na Vinted? Nie podaję swojego niku na Vinted, bo byście mi przeszkadzali, bo byście czerpali za friko wiedzę ode mnie, a nie chcę dzielić się za friko wiedzą, bo poświęciłem na to wiele lat swojego życia, wiele wyrzeczeń, wiele razy chciałem się poddać, wiele razy mi było w chuj ciężko i po prostu nie mam zamiaru się z nikim dzielić tą wiedzą za friko. Poza tym byście mi utrudniali pracę, co też mi się nie uśmiecha i myślę, że rozumiecie. Tak, Larson, może nie być prośby o weryfikację, jeśli masz na przykład duże przychody, czy jeśli na przykład sprzedajesz bardzo dużo, to możesz tak szybko dobrnąć do limitu, że nie zdążą cię wcześniej o tym poinformować. Nie ma jeszcze informacji o Vinted Pro na Vinted, więc trzeba czekać. Na ile czasu taki mentoring za 1000-2000? W zeszłym roku był na 4 miesiące, przedłużyło się, bo w sumie grupa była dłużej, natomiast w tym roku będzie na pewno krócej. Po pierwsze, że nie potrzeba aż tak długiego czasu, wystarczyło naprawdę mniej czasu, żeby większość osób osiągało wyniki, więc niepotrzebny jest mentoring dłuższy. Natomiast na pewno nie będzie krótszy niż 2 miesiące, więc 2 miesiące czasu dzień w dzień to jest naprawdę bardzo długo i tak jak tutaj pisze psychotroska, mentoring super sprawa. Cześć Łukasz, o kurde, dużo było pytań, muszę je szybko nadrobić, a nie było dużo. Najlepsza inwestycja. No też mi się wydaje, że mentoring to była bardzo dobra inwestycja. Kto dołączył, kto się postarał, ten na pewno był zadowolony. Więc naprawdę praca codzienna ze mną. Na samym Discordzie można było ze mną porozmawiać ponad 30 godzin. Więc kto chciał, ten mógł wbić. Kto nie chciał, ten nie wbijał. Tak? Natomiast zobaczcie, jak ktoś chciał wbić na wszystkie wizyty, 30 godzin rozmów ze mną na temat twojego biznesu, bo przecież nie mojego, na temat twojej firmy, bo przecież nie mojej. Już pomijam fakt, że na przykład osoby z mentoringu dostały zniżkę na przykład na e-book firmowy, bo normalnie on kosztuje 350 zł, a na mentoringu kosztował 150 zł, więc sama zniżka na e-book 200 zł można było oszczędzić, tak? Więc no tutaj groszowe sprawy tak naprawdę. Dobra, trzeba nadrobić. Wyślesz mi link do Telegrama, bo ten z e-booka Akademia mi wygłasł. Napisz mi, Łukasz, na PW to ci wyślę. Jak najbardziej. Mentoring ogrom wiedzy. No widzicie, kto by nie przyszedł, to powie, że mentoring był super, no bo widocznie był. Nieskromnie mogę powiedzieć. Jak sobie radzisz z tym, że niektóre osoby kupiły moją wiedzę i sprzedają zapakowaną w inny papierek? No, prawda jest taka, że w tym papierku jest po prostu kawałek kupy, więc jak ktoś chce, to niech sobie kupuje. Natomiast ja dlatego też podnoszę ceny, żeby wyraźnie się wyróżnić. No, dla mnie nie ma tak naprawdę konkurencji, słuchajcie. No, co to jest dla mnie za konkurencja, jak tam są jakieś dzieciaki, które próbują wydoić z was kasę tak naprawdę. No słuchajcie, ja wam pomagałem 2 lata za friko, jak jeszcze nie miałem żadnego e-booka, a tam po prostu konto ma miesiąc i już ma 3 e-booki na koncie, tak? Wszyscy mają właściwie te same tematy poruszone co ja, tylko w gorszej formie, bo ja kupiłem te e-booki, sprawdziłem, co tam jest napisane. Jedna dziewczyna nawet ode mnie pozew dostała i wycofała e-book ze sprzedaży, bo po prostu wykorzystała za dużo informacji z moich materiałów, tak? Ja swoje treści wymyśliłem, zdobyłem w takich miejscach, że nawet w internecie się o nich nie dowiecie, więc no jeśli ktoś próbuje mnie kopiować nieudolnie jeszcze, no to musi się liczyć z nieprzyjemnościami, tak? Natomiast ja jako tako się tym nie przejmuję. Zresztą powiem wam szczerze, że te osoby przychodzą do mnie na live'a, słuchają co, o czym ja mówię na live'ie, a na następny dzień odpowiadają na te same pytania, które były na moim live'ie, więc pozdrawiam was, Matoły. Uczcie się, bo sami nie dacie rady. Jaki towar najlepiej mieć w szafie? No najlepiej sezonowy, mamy sezon letni. Wiesz, co się ubierasz, tak? Wiesz, co masz w szafie na sezon letni, więc to samo kupują inne babki w sezonie letnim, tak? Więc wystarczy po prostu mieć tego więcej. Odpowiedź sezonowy to już jest praktycznie odpowiedź na 99% twoich problemów.
Babka w lumpie powiedziała, że do 450 zł może wystawić paragon z NIP-em, nie fakturę VAT. Faktycznie tak jej wyskakiwało w programie, że faktura VAT od 450 zł. Czy paragon z NIP-em wystarczy? Wystarczy, jak najbardziej. Może być paragon z NIP-em. A tak przede wszystkim to wielkie dzięki za wszystkie e-booki. Mam już 3 i na pewno kupię kolejne. No i zobaczcie, czy jak ja bym miał e-booka jakiegoś słabego, to czy ktoś by kupił drugi, trzeci i chciał kolejne? No raczej nie. A powiem wam szczerze, że u tamtych osób jak kupicie e-booki, to to jest taki shit, że prawdopodobnie nie kupicie następnego już, no bo... No bez przesady, tak? Zresztą do mnie przychodzą osoby, które były na analizie na przykład u niektórych osób. No i wiesz, ktoś mówi, że nie ma sprzedaży, a ty dostajesz informację, że no w zasadzie to robisz wszystko dobrze, rób tak dalej, będzie dobrze, tak? No taka analiza, pożal się Boże, tak? Natomiast my tutaj przeprowadzamy analizę, sprawdzamy twoją szafę pod kątem 12 różnych rzeczy, dajemy ci feedback, jakieś wskazówki, dajemy ci dodatkowe materiały, przykłady. No, to są takie rzeczy no, niezastąpione, tak? Działamy zupełnie na zupełnie innych zupełnie innych falach po prostu. Brawo szefie, bo podróby to kupuje się, ale w Turcji. No dokładnie, no to wiecie, ja byłem pierwszy, reszta to już tylko kopie. I taka prawda. Jak ktoś jest na tyle wartościowy, to niech to udowodni. Ale jeśli ktoś kopiuje mnie od samego początku, no to jak on chce udowodnić, że jest wartościowy? No to jest po prostu marną kopią mnie, tak? Więc jak chcecie się uczyć, to się uczcie u źródła. Tysiące osób naprawdę przyszły do mnie i zarabiają więcej. Więc po co się uczyć od osoby, która zarabia 2000, jak można się uczyć od osoby, która nauczyła ludzi zarabiać po 15 tysięcy złotych, tak? No nie widzę w ogóle sensu uczyć się od innych osób. Ja działam właściwie od 3 tygodni, a czerwiec zamknąłem 2,5 tysiąca, idę po więcej. No zobaczcie. Przyszła dziewczyna, kupiła 3 e-booki, działa od 3 tygodni, zarabia 2,5 tysiąca. Czy trzeba dużo czasu, żeby rozkręcić biznes? No nie trzeba, tylko trzeba mieć sprawdzoną wiedzę, sprawdzone wskazówki, gotowe narzędzia, które działają i w taki sposób po prostu idzie łatwiej. Swoją drogą, jak wpiszecie prezent 1, przypominam, to dostaniecie zniżki. Zniżki działają jeszcze przez... Teraz wam powiem. Przez godzinę prawdopodobnie. Przez godzinę 13 minut. I tam jest pakiet gotowych narzędzi, czyli skrypty, gotowe... Jak pisać ogłoszenia, gotowe hashtagi i gotowy Vinted Planner. Czekajcie, zobaczę, czy tak będzie jaśniej. Weź mi Kamila o sieć światło. No dobra, niech będzie tak. Czy osoby z mentoringu mogą wejść na nowy mentoring? No nie zastanawiałem się jeszcze. Muszę to na pewno przemyśleć. Będę wiedział bliżej wystartowania nowego mentoringu, czy jest w ogóle taki sens. Natomiast czemu by nie? No w zasadzie wiesz, jesteś już na innym etapie. Pewne rzeczy masz poprawione, pewne rzeczy mogą być jeszcze lepiej zrobione. Więc być może byśmy wprowadzili u ciebie kolejne zmiany, dzięki którym byś zarabiała jeszcze więcej. Więc... Po prostu byś nie musiała się skupiać na podstawach niektórych, a mogłabyś czerpać wiedzę z innych rzeczy i wykorzystywać inną rzeczy i rozwijać się już na innych płaszczyznach. Natomiast zastanawiam się też, czy w ogóle osoby, które będą dołączać do mentoringu, to na przykład nie będą osoby z akademii tylko. Bo ja też nie chcę przerabiać podstaw z wami. To nie o to chodzi, żebym ja zrobił mentoring i tutaj babrał się, wiecie, z osobami, które nie mają podstaw. Bo to nie wyjdzie, po prostu nie wyjdzie. W sensie prawdopodobnie by wyszło, ale też chcę, żeby maksymalnie nauczyć was zarabiać jak najwięcej. A niestety takie osoby by obniżały poziom grupy, co niestety by się przełożyło na mniejszy wzrost wyników tych innych osób, więc zobaczymy, jak to będzie działać w tym roku. Na pewno będę dawał znać. Jak ktoś chce w ogóle zobaczyć, o czym był stary mentoring, to na YouTubie jest takie szkolenie, godzinne nagranie opowiadające, o czym jest na mentoringu, co było na mentoringu, co mogło się pojawić. Niektóre rzeczy się co prawda nie pojawiły, natomiast pojawiło się i tak bardzo dużo innych rzeczy, które po prostu przyczyniły się do wzrostu wyników i to po prostu najważniejsze w tym wszystkim. Jak to jest z tymi wersjami roboczymi? No, mam dodaną na ten temat rolkę, więc sobie zobacz, nie będę powtarzać. W skrócie obniża
obniżają się zasięgi, jeśli po prostu masz dodane zdjęcie do roboczych, no bo załóżmy, że dodajesz do roboczych o 20, a publikujesz o 22, przez co przedmiot jest tak jakby dodany o godzinie 20, a nie o 22, przez co jest niżej na stronie głównej, przez co nie łapie z tej strony głównej zasięgów tak jak powinien. No ogólnie nie robi się tak, bo to obniża zasięgi, tak? Więc tak to właśnie działa. Więc tak to jest, moi drodzy. No i zastanawiam się, jak to zrobić z tym mentoringiem. Natomiast, no tak jak mówię, być może będzie to mentoring tylko dla osób z akademii, bo to też, no chcę po prostu wam pomóc maksymalnie to zrobić, a też bez sensu, żebym na przykład jakoś tam się opóźniał, tak? Karma wróci do tych osób, te osoby nawet wypowiadać się nie potrafią, nikt ich nawet nie zaprasza na inne kanały jak live z doradcą podatkowym. No, bo wiecie, no to widać, że to jest taka, wiecie, zrobiona prowizorka tak naprawdę. Weźcie sobie, zobaczcie te profile, przeskrolujcie je. Przecież tam nie ma nic tak naprawdę mądrego, tak? Są takie osoby, które na początku wstawiały posty i mówiły, że hasztagi nie działają, po czym jak... ja mówię o hashtagach co chwilę, no to nagle tamte osoby stwierdziły, że dobra, to jednak trzeba zrobić e-booka o hashtagach, tak? I e-book o hashtagach sprzedawany za 30 zł. A powiem wam jeszcze lepsze. Napisała do mnie dziewczyna, w zasadzie to dwie, które kupiły e-book o hashtagach od tamtej osoby i dostały bana na Vinted. Czajcie, dostały bana na Vinted, bo nasrane było tych hashtagów, że tak powiem, różnych dziwnych, bezsensownych. Ja w ogóle... albo wysłała mi dziewczyna hasztagi z tamtego e-booka i mi się pyta, czy dobra. Ja mówię, że jeszcze nie wiedziałem, że to są z tego e-booka. Ja mówię, słuchaj, no nie są dobre, bo tam nie ma nawet żadnych słów kluczowych w tych hasztagach. No to jak to może być dobre, tak? A ona mi mówi dopiero potem, że kupiła ten e-book o hasztagach i takie tam były. Ja mówię, no to słuchaj, generalnie to lepiej to zmień, bo coraz więcej do mnie osób przychodzi z informacją o tym, że po prostu dostają bany po takich rzeczach, więc no lipa. Akademia kupiona, dzięki za zniżkę. Dzięki Monika, witam cię serdecznie w klubie. Zobacz sobie dzisiejszą głosówkę, bo była mega. Zwyzywałem was konkretnie, niektórych. Pozytywnie oczywiście, żebyście się wzięli za robotę. Bo macie wszystko na tacy i nic wam naprawdę nie jest potrzebne do tego, żeby zarabiać więcej. Czy opisy z czata GPT zmniejszają zasięgi? No... to nie tak, że z czata GPT zmniejszają zasięgi. No, to zależy, jaki jest ten opis. No, jeśli ten opis nie zawiera słów kluczowych, no to nie będzie mieć zasięgów, tak? Jeśli ma, no to nie będzie obniżał zasięgów, bo to nie chodzi o to, że to jest z czata GPT, tylko po prostu, że jest zrobiony ten opis w odpowiedni sposób. Jak można odebrać przypięty prezent? No trzeba napisać na czacie prezent 1. Czy ja to mogę zedytować? Czekajcie. Dobra, napiszę tak. O, cześć Karolina. No, zwyzywane było, ale z rana trzeba działać. No i fajnie, Krzysztof, zobaczcie, ja was wyzywam, a wy się jeszcze cieszycie. No, to jest praca idealna normalnie. Nawet nie mogłem sobie takich wyśnić. Wiesz, no ja mówię, konkurencji nie mam tak naprawdę. No, na Akademii też było poruszone parę wątków o konkurencji. Możecie sobie wejść, poczytać, gdzie osoby mówią, że no niestety trafiły jako pierwsze na tamte profile, kupiły coś tam, nic się nie dowiedziały, trafiły do mnie, na szczęście mi zaufały i po prostu dołączyły i oczy im się otworzyły, tak? No bo niestety, no jak ja wchodzę w e-book i tam jest po prostu informacja typu nie rób zdjęć w piwnicy albo zrób tak, żeby na zdjęciu nie było widać twoich stóp, no to niestety, no moim zdaniem takie rady są na poziomie dna i 100 metrów mułu, no ale być może ktoś potrzebuje takich rad. No ja niestety takich rad nie potrzebuję, oczekuję czegoś więcej od tego. Tak,
To żadna konkurencja, to pasożyty. No właśnie, no to jest taka konkurencja, która po prostu robi ładne posty, robi ładne rolki, i są takie osoby, co co 2 dni dają promocję na relacji, są takie osoby, co po prostu mają wszystkie te same e-booki, co ja, tylko taniej o 10 zł albo o 20 zł i po prostu liczą na to, że ktoś nie wybierze mnie, tylko wybierze ich. I to jest tak samo, jak na Vinted próbujecie grać ceną. No zauważcie, no jak ktoś obniża cenę, to znaczy, że się chce czegoś pozbyć, tak? To coś może mieć wady, coś może mieć dziury i tak dalej. I tak samo jest tutaj. Ja nie boję się wziąć wysokich cen za swoje produkty, bo ja wiem, że wy i tak mi zapłacicie za te e-booki, a wiem to dlatego, że te e-booki przyniosą wam efekty. Czyli nieważne, że wy mi zapłacicie 500 czy 1000 zł, bo wy i tak dzięki temu zarobicie więcej. A jak ktoś sprzedaje e-booka za 50 zł, albo za 40, albo za 90, albo coś tam, no to w ogóle jak cokolwiek się zmieni po takim e-booku, to i tak będzie dobrze. A no niestety nie po to się kupuje e-booka. Kupuje się e-booka po to, żeby jak najwięcej dzięki niemu zyskać. Tak, moja małżonka mi pomagała na samym początku. Dużo, dużo robiła zdjęcia, wymiary ogłoszenia wstawiała bardzo dużo, więc jak najbardziej. Więc też jak macie kogoś w domu, kto wam może pomóc, to jak najbardziej wykorzystać, nawet dogadać się ze znajomym, zapłacić mu 50 zł czy 100, niech wam przyjdzie pomóc. Dzięki temu odwalicie szybciej robotę i po prostu zwróci wam się to. Tak samo jak e-booki. Czy prasujesz ubrania przed wystawianiem? Nie, nie prasuję. Natomiast można prasować jak najbardziej. Natomiast ja mówię też, nie opieram swojej sprzedaży o sprzedaż ubrań. Ubrania też przechowuję w taki sposób, że one nie są jakieś mega wygniecione. No i generalnie nigdy nie byłem fanem prasowania, tak? W sensie, no, są dwie drogi. Można prasować, można nie prasować, tak? Ja na przykład wolę, żeby było zrobione troszkę gorzej, ale żebym mógł wykonać więcej pracy, tak? Czyli na przykład jakbym prasował, to bym wystawił 5 rzeczy, a jak nie prasuję, to mogę wystawić 15. I przez to, że ja wystawię 15, to i tak sprzedaż będzie na fajnym poziomie, tak? Albo na przykład zarobię trochę mniej, bo będzie wyglądać trochę gorzej, ale sprzedam znowu więcej, szybciej, więc tak jakby mi się to zwraca, tak? No to jest po prostu strategia. Zależy też, jakie rzeczy sprzedajesz. No to jest taki temat różny, różny. Natomiast ja tak jak mówię, ja tego nie robię, natomiast sam ogólnie nie mówię, że to jest złe, dobre, jak kto lubi. Są te parownice różne, że można sobie wyprasować w kilka chwil i poprawić na przykład jakość tego o 80% czy o 90%. No to wtedy prosto jest, że tak powiem, wyprasować i nie trzeba poświęcać aż tyle czasu. Parownica Vacszyn za 90 zł. No właśnie. I o to właśnie chodzi. Żeby sobie skorzystać z tego typu rzeczy. Także widzicie. Słuchajcie, bo ja generalnie możliwe, że będę miał rozmowę, w sensie na pewno będę miał rozmowę, tylko nie wiem o której. Możliwe, że o 21, możliwe, że o 21:05, 10, 15. Więc jak tylko do mnie zadzwoni drugi telefon, no to będę zmuszony, że tak powiem, zakończyć live'a. Więc zadawajcie pytania. Ostatnie 10-15 minut prawdopodobnie z wami będę. Ostatnie 15 minut, żeby sobie odebrać zniżkę na e-booki. Czyli trzeba wpisać na czacie prezent 1, wtedy dostaniecie wiadomość prywatną na Instagramie i będziecie mieli jeszcze godzinę. Teraz macie jeszcze godzinę, żeby sobie z tych zniżek skorzystać. Tak jak mówię, jutro urodziny skryptów, ceny skryptów pójdą do góry. Nie dość, że same skrypty są super, to jeszcze dostajecie szkolenie godzinne, jak z tych skryptów używać. Niektórzy to mi napisali, że szkolenie jest lepsze niż same skrypty, co oczywiście jest nieprawda, no bo na szkoleniu poruszałem tylko tematy, jak używać skryptu, więc no nie może być lepsze. Natomiast też bardzo dużo wiedzy i to za friko tak naprawdę, bo jest to w cenie e-booka. Natomiast kilkadziesiąt złotych będzie droższe. Cześć, cześć. Tak samo cena Akademii. Dzisiaj jest na promce poniżej 200 zł. Co to jest 200 zł, ludzie? Przecież tam jest 200 stron. Płacicie złotówkę za jedną stronę. To jest naprawdę nic wręcz. To jest naprawdę nic. Złotówka za jedną stronę wiedzy, która zmieni wasze życie.
To jest naprawdę nic. No nie moja wina, że tam jest aż 200 stron. Nie moja wina, że to jest tak wartościowe. Ale rozważam naprawdę to, że Akademia będzie na pewno o 30% droższa, czyli praktycznie stówka. Więc nie dość, że teraz dostajecie zniżkę, to jeszcze załapiecie się naprawdę na niskie, niskie ceny. I zobaczcie, no kto tu nie wszedł z Akademii, to napisał, że poleca, tak? Więc no... A potem, wiecie, jaką mam potem bekę, że ja tak mówię tutaj, bo wbijacie, mówicie też o tej Akademii, no ja też nie będę sobie języka gryzł tylko dlatego, żeby nie powiedzieć nic o Akademii, ale potem na przykład ktoś ogląda live'a i mi pisze, o, bo ty tylko mówisz o tej Akademii, ty zarabiaczu, i że ten live bez sensu, bo tylko o tej Akademii gadasz, no. Gadam sobie o Akademii, bo moim zdaniem jest bardzo ważna, tak? Jeśli mam cię godzinę przekonywać, że warto do tej Akademii dołączyć, to i tak uważam, że jest to najlepsza decyzja, jaką można zrobić. Dzięki skryptom mam jakieś 300% sprzedaży więcej. No i zobaczcie, kolejna osoba. 300% sprzedaży więcej. Codziennie 300%. Wyobraź sobie, że dzisiaj masz 3 paczki, to miałbyś 9. Masz jedną, miałbyś 3. Zarabiasz 100, może miałbyś 300. Zarabiasz 300, może miałbyś 900. No i tak działają po prostu skrypty. Co jest zebrane w tej Akademii? Mój Boże, dobra. Speedrun. Speedrun, co jest w Akademii? Przeczytam wam wszystko, żebyście nie musieli czytać, jak wam się nie chce. Dobra. 214 stron wartościowej wiedzy, 60 rozdziałów, ponad 50 skryptów, jak tworzyć ogłoszenia, jak robić zdjęcia, jak komunikować się z klientami, jak ustalać ceny, jak negocjować, skąd zamawiać towar, na grupie, dodatkowe informacje i wskazówki ode mnie, kilkadziesiąt godzin nagrań głosowych, dodatkowe skrypty i lekcje z komunikacji, tani dostęp do VPN-a, dodatkowe możliwości zakupienia towaru, lista 92 rzeczy na odsprzedaż z AliExpress, dostęp do społeczności, która chce zarabiać na Vinted. Ponad 640 osób. Przypięte wiadomości z najważniejszymi informacjami. Listę dodatkowego sprzętu, z którego korzystam i polecam. Niektóre najnowsze strategie. Wgląd w całą historię czatu z ponad 2,5 roku. Wymiana doświadczeń z innymi sprzedawcami. Prawie codziennie odpowiadam na wasze pytania. A dodatkowo możecie sobie wrzucić Akademię w koszty, więc jeszcze mniej zapłacicie na przykład podatku na koniec roku. Więc generalnie to wszystko sprawia, że Akademia jest prawie za friko. Jak liczymy DN po wpłacie do portfela, czy w momencie zakupu przez kupującego? Właściwie to jest temat skomplikowany, bo ja na początku myślałem, że to jest trochę inaczej. Natomiast w praktyce to działa tak, że do limitu liczy się wszystko, czyli to, co ktoś kupił i jest już w oczekujących. Natomiast rozliczać się z tego dopiero w następnym miesiącu, jeśli ci wpłynie w następnym miesiącu. Czyli moment wpływu do portfela to jest moment jakby momentu, kiedy to trzeba rozliczyć. Natomiast jak już jest w oczekujących, to jakby państwo to traktuje w taki sposób, że może zdąży dojechać na ten miesiąc, tak? Dlatego na potrzeby ustalania limitu właściwie by wypadało brać pod uwagę moment kupna. Natomiast my z racji tego, że wiemy, jak to na Vinted działa, no to możemy przyjmować, jakby ja bym tutaj był jednak za przyjmowaniem tego momentu jednak wpływu do portfela, tak? Bo nie da się tego sprawdzić, więc naprawdę ja bym tak to liczył, tak? Natomiast no też mnie się nie słuchajcie, bo ja jestem dziwakiem, może mówię coś źle, tak? Co to są te skrypty? Mój Boże jedyny. To są gotowe wiadomości. Możecie sobie wejść w wyróżnioną relację skrypty i tam poczytać, bo tam jest to opisane fajnie, krok po kroku. Przygotowane wiadomości wcześniej, kopiujesz, wklejasz i masz sprzedaż. Tak najprościej mówiąc. To są wiadomości, które ja piszę do swoich klientów, tak? Są to wiadomości na różne etapy rozmowy, na początek rozmowy, na środek rozmowy, na koniec rozmowy, na różne dni, w zasadzie na każdy dzień w roku, tak? Na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na za 3 dni i tak dalej. Odpowiedni skrypt, inaczej piszę do ludzi 24 grudnia, inaczej piszę 23 grudnia, inaczej piszę 20 grudnia, inaczej piszę 1 grudnia, inaczej piszę w sobotę, inaczej piszę w niedzielę, inaczej piszę w poniedziałek. I na to wszystkie dni są po prostu osobne skrypty. Jak odbierasz promowanie strony?
No, promowanie szafy jest po prostu must be, więc nie ma tutaj o czym gadać. Dobra, biorę akademię. No i super, cieszę się bardzo. Zapraszam serdecznie. Wtedy po prostu będziemy sobie pracować codziennie. No, ja tego live'a zakończę i prawdopodobnie zerknę na akademię, tak? Ja tam czytam wszystkie wiadomości. W tej chwili mam na przykład 11 wiadomości do przeczytania. O, tutaj proszę, już się przywitali. Proszę, Masza, daję ci serduszko. Widzisz? Bo ja wchodzę i czytam to wszystko. Daję emotki, więc widać naprawdę. Czy według ciebie warto kupić tworzenie kolekcji? No, chwilę temu dosłownie wrzucałem na ten temat rolkę, gdzie mówiłem, że nie warto, więc polecam sobie czytać też rolki, bo w rolkach co prawda nie przekazuję najważniejszej wiedzy, nie przekazuję najważniejszych strategii, ale mówię, co warto, co nie warto. Poruszam tematy różne poboczne, które są też istotne pod kątem sprzedaży na Vinted, na przykład, żeby nie dostać bana, żeby wygrywać spory. To są wszystko ważne tematy, tak? Więc warto to naprawdę wiedzieć. Jeśli masz smykałkę do handlu plus wiedzę teoretyczną z poradników plus trochę oleju w głowie równa się pieniądze. No, nie trzeba mieć smykałki do handlu, bo przychodzą do mnie osoby, które nie umieją handlować i ich uczę, tak? Tak samo wiedza. No, nie macie często wiedzy, tak? No, bo nie zajmujecie się sprzedażą na co dzień. Ja się szkolę ze sprzedaży już wiele lat, więc no tak naprawdę wiem o tym. Tak naprawdę nie jest potrzebna ani smykałka, ani wiedza na temat handlu, rynku, odzieży, czegokolwiek. Wystarczy po prostu dostęp do moich e-booków, bo wtedy macie wszystko. Co jest w akademiku? W akademiku nie wiem. W akademii jest dużo rzeczy. Weź sobie, napisz prezent jeden, kliknij w link i po prostu przeczytaj. Jest wszystko, co potrzebne, żeby ogarnąć Vinted, a nawet więcej. Natomiast no, są dodatkowe e-booki. Może inaczej, nie jest wszystko, bo jak pisałem akademię, no to przecież nie sposób wymyślić wszystko, to po pierwsze. Po drugie, niektóre tematy dopiero nauczyłem się też później niektórych tematów, tak? Ja na przykład pisałem skrypty do swoich kupujących, ale skryptów w akademii nie zamieszczałem, tak? Dopiero wy mi pisaliście na, że chcecie wiedzieć, jak ja piszę ze swoimi kupującymi, czy mogę podać wam gotowe wiadomości, i wtedy na przykład stworzyłem skrypty, tak? Potem mi pisaliście, a jak ty masz kilka kont? Przecież nie da się mieć kilka kont na Vinted. No to stworzyłem poradnik, jak tworzyć więcej kont na Vinted. Kolejna sprawa. Sam dla siebie tworzyłem na przykład gotowe zestawy hashtagów, żeby super szybko sobie wystawiać szybciej ogłoszenia. I udostępniłem wam te zestawy hashtagów. Dodatkowo dorzuciłem wam wiedzę na temat hashtagów, no bo ja nie potrzebuję wiedzy na temat hashtagów, bo mają po prostu w głowie. Natomiast wy, z racji tego, że nie macie, nie wiecie, jak stosować, co robić, żeby były hashtagi dobre, kiedy są złe, no to zebrałem tam dodatkową wiedzę i po prostu macie w tej formie e-booka. I tak po prostu powstawały kolejne e-booki, więc akademia jest idealna, żeby zacząć, żeby mieć jak najwięcej wiedzy. A kolejne e-booki warto dokupywać, żeby się dalej rozwijać. Na przykład instrukcja tworzenia tytułów, instrukcja tworzenia ogłoszeń. To jest e-book, który powstał specjalnie dla osób z mentoringu. Czyli osoby, które były na mentoringu w zeszłym roku, ja dla nich stworzyłem taki plik, żeby szybciej mogli wystawiać ogłoszenia i tak dalej. No i zdecydowałem się wam później ten e-book po prostu udostępnić. I takie są historie po prostu powstania kolejnych e-booków. Czy to oznacza, że akademia jest niewartościowa? Nie. Czy to oznacza, że jak ktoś kupi akademię, to nie trzeba kupić kolejnych? Też nie. Co tam jeszcze jest? Planer. Strategia na cały rok rozpisana. Ona jest w pakiecie z gotowymi narzędziami na przykład. Na które też macie zniżkę swoją drogą. Na skrypty, zobaczcie, no tutaj cały pakiet gotowych narzędzi odnośnie tej instrukcji tworzenia ogłoszeń, to wszystko, ten planer, skrypty, macie to za 300 za zniżkę. Więc nie dość, że prawie 1,5 e-booka macie w gratisie po tej zniżce, to jeszcze same skrypty sprawią, że wam się ten cały pakiet zwróci w mniej niż, nie wiem, 3 dni na przykład, albo w mniej niż tydzień. No to nie jesteś w stanie zapłacić 300 zł, żeby ci się to zwróciło w tydzień albo w 2 dni? No myślę, że jesteś, tak? Szczególnie, że za tydzień będziesz zarabiać dalej. Od czego zacząć na akademii? Dopiero się zalogowałam. No najpierw zacznij od przeczytania e-booka, tak? Bez tego to ani rusz. W rolkach też jest dużo ciekawostek. No jest, jest. Staram się zawsze coś powiedzieć ciekawego. Chociaż to też mnie śmieszy, bo wczoraj na przykład dodałem rolkę, która była opisem jakby gratisów, tak?
i napisałem tam niektóre informacje, natomiast limit w poście jest 2200 znaków. I napisałem, że jak chcesz poznać więcej szczegółów odnośnie tej strategii, to tam napisz gratis i dostawałeś link do zakupu e-booka nowego o gratisach. No i słuchajcie, napisała do mnie dziewczyna i mi pisze tak: o, szkoda, że ty za to takie coś bierzesz pieniądze, za wszystko bierzesz pieniądze, tak? No sorry bardzo. Pytanie, czy ktoś z was pracuje za friko? No raczej nie, tak? Czy ktoś z was dzieli się jakimiś wartościowymi informacjami z innymi osobami? No raczej nie. I to jest normalna sprawa, tak? Więc nie widzę tu nic złego w tym, że chcę pieniądze za swoje e-booki. Szczególnie, że jest ponad 200 rolek, ponad 200 filmów na YouTubie. Jak ktoś nie chce kupować, to niech nie kupuje. Siadać, oglądać, robić notatki. Chociaż i tak wszystkiego z tego się nie dowiecie. Jak mam JDG, to po przekroczeniu 3200 najlepiej mieć drugie konto i na dwóch mieć 3, czy na jednym 6? Myślę, że możesz mieć na jednym 6 na spokojnie, nie musisz mieć dwóch. Natomiast możesz mieć 2 i na dwóch robić 6, to już będziesz miała 12, a czemu by nie? Czy w hashtagach wpisujesz znak hashtag przed słowem? No oczywiście, inaczej bez tego to nie jest hashtag. Więc no... Mamy tu kogoś, kto w DE, kto ogarnął legalną sprzedaż, a czemu by nie? Przecież to tak samo działa jak w Polsce, więc czego nie wiesz? Ja mam uczniów tutaj na całym świecie, to może nie, ale w dużej części Europy na pewno. No. W Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech dużo osób jest, w Szwajcarii są osoby. Gdzie tam jeszcze są osoby? To tak kojarzę najwięcej. Więc wiedza ta, którą ja się dzielę, działa na całym świecie, tak? No bo komunikować z klientem się trzeba umieć na całym świecie, tak? To nie jest tak, że to nie działa. A dodatkowo taka polska komunikacja to jest jednak coś, co robi robota. Dobra, ostatnie chwile, żeby napisać prezent jeden. Przypominam, że jak zadzwoni mi telefon, a zadzwoni prawdopodobnie za 5 minut, bądź też nawet za minutę, to ja będę musiał zakończyć live'a i komenda prezent 1 nie będzie już działać. Marlena, musisz prezent 1 napisać. Wtedy otrzymacie zniżkę na Akademię. Przypominam, że będzie podwyżka Akademii. Dostaniecie zniżkę na skrypty. Przypominam, że będzie podwyżka skryptów. Te dwa e-booki na pewno będą zwiększone ceny. Inne? Prawdopodobnie nie. Natomiast te dwa na 100%. I dostaniecie również zniżkę na Akademię, na szkołę stylizacji, gdzie Natalia też stworzyła dodatkowe pliki. Ostatnio stworzyła pliki na przykład styl boho, dodatki. Były też dodatki w stylu, zaraz wam powiem, bo już nie pamiętam, wieszaki, które warto kupić dla lepszej prezentacji produktów. I letnie dodatki z Shein, które warto kupić do dodatkowych prezentacji produktów. Więc no to są naprawdę super rzeczy. I tak samo to wszystko macie już za friko w ramach szkoły stylizacji. Dużo polubienia, brak sprzedaży. Co zrobić, żeby zwiększać sprzedaż? Popracować nad komunikacją, na przykład skrypty, na przykład szkolenia z komunikacji. No to słabo się komunikujesz, tak? No skoro ludzie polubiają twoje przedmioty, no to i nie kupują, no to jest jakby twoja wina, tak? No bo nie potrafisz ich przekonać do zakupu. Innym powodem może być na przykład słaby towar, a bądź też słabe zdjęcia. No to są takie trzy największe powody. Natomiast nawet jak są słabe zdjęcia, nawet jak jest słaby towar, a są dobre skrypty, to i tak jest szansa na to, żeby coś sprzedać. Więc na pewno komunikacja to jest coś, nad czym bym pracował, bo zawsze można być lepszym w komunikacji. To ja się do tej pory tego uczę, więc jak wy możecie być mądrzejsi i wiedzieć więcej o komunikacji? No wątpię, że tak powiem. Bez obrazy, no ale wątpię. Bo ja się do tej pory uczę, jak rozmawiać lepiej, jak to się mówi, jak to powiedzieć, czego nie mówić. Bo wy często podkładacie sobie po prostu kłody pod nogi, tak? Czyli ktoś do was przychodzi, wy coś piszecie i on już od was nie chce kupować, bo tak po prostu żeście mu napisali, że nie ma się co dziwić. Albo nie odpisują wam klienci, bo nie umiecie ich przekonać, nie umiecie ich zachęcić. I to wszystko wam, to są pieniądze, które wam przechodzą koło nosa, tak? No bo jeśli ty masz 100 polubień dziennie i nie masz z tego sprzedaży,
No to lipa tak naprawdę, no tracisz tych klientów, bo oni za 3-4 dni już zapomną, co ty w ogóle, że byli u ciebie, tak? To nie tak działa, że polubienie ci wpadnie i za 3 miesiące ktoś do ciebie wróci, bo jednak kupi, tak? Z reguły jest tak, że jak wpada powiadomienie i ktoś od ciebie nie kupi w ciągu, nie wiem, 2-3 dni, no to prawdopodobnie już nigdy od ciebie nie kupi, tak? Sam z siebie. A jeśli się komunikujesz, to nie dość, że jest szansa, że zawsze od ciebie kupi, to jeszcze jest większa szansa, że od ciebie kupi, tak? No bo zobacz, nikt nie pisze na Vinted. Ty napiszesz, to już ktoś zobaczy, o, patrz, on coś napisał, muszę wejść dłużej. Poza tym, jak klienci piszą z wami, to nie mają czasu pisać z innymi, albo nie mają czasu przeglądać innych ofert, bo cały czas muszą wchodzić w waszą skrzynkę odbiorczą, pisać wam coś, odpisywać wam. Kolejna sprawa. Na przykład, polubiłem twój przedmiot, i wychodzę sobie, nie? Przestaję oglądać telefon, tam idę na przykład gotować, jeść kolację, tak? A tu nagle dzynk, powiadomienie. Ktoś do ciebie napisał. O dobra, no to muszę sprawdzić, kto tam coś do mnie napisał. I zobaczcie, osoba, która nie była już na Vinted, wyszła z aplikacji, robiła coś innego, z powrotem wraca do aplikacji, jest w waszej szafie, w waszej konwersacji, może kupić wasz przedmiot. Więc to jest genialne, genialne po prostu. I sam fakt, że można pisać do kupujących na Vinted, że widzimy, kto na Vinted polubił nasz przedmiot, to jest najgenialniejszy mechanizm, który sprawia, że ja zacząłem sprzedawać na Vinted. Bo jak widzicie na Elixie, wpadają wam serduszka, ale nie możecie do nikogo napisać. Na Allegro wpadają wam serduszka, ale nie możecie do nikogo napisać. A na Vinted wpadnie wam reszta. Jedno serce i możecie napisać do tej osoby, dać rabat, dopiąć sprzedaż i dzięki temu wygrywacie, tak? Rocznie na Vinted mogę zarabiać 38 tysięcy, może zarabiać nawet 100 tysięcy. Nie widzę żadnych przeszkód. Dlaczego by tak? Chyba, że chodzi ci o działalność nierejestrowaną, no to wtedy być może, muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam, ile to wychodzi. No, 38 tysięcy, dokładnie. Tam lekko ponad, bo teraz się zwiększa ten limit o jakieś tam 20 zł miesięcznie. Więc bez firmy można zarobić 38 klocków. Więc no to jest kupa siana tak naprawdę. Nawet jak ktoś nie chce mieć firmy i tak dalej, to nadal opłaca mu się kupić akademię, nadal mu się opłaca kupić skrypty, no bo zarabiać trójkę miesięcznie, wiadomo, nie na czysto, bo są jeszcze jakieś tam inwestycje i tak dalej, choćby w towar. Natomiast no nadal trójka miesięcznie to jest trójka miesięcznie, tak? Ludzie sobie kupują za to auta, ludzie sobie za to spłacają kredyty, ludzie sobie za to jeżdżą na wakacje, poprawiają sobie życie, kupują sobie mnóstwo rzeczy, więc no każdy z was powinien minimum trójkę zarabiać. Być na Vinted i nie zarabiać trójki to jest w ogóle bez sensu, tak? Więc widzicie, no. Trzeba chcieć więcej po prostu, więcej, więcej, więcej. A może akurat za jakiś czas założycie firmę, może za jakiś czas zwolnicie się z etatu. Te 38 musi być podzielone na 3 miesięcznie. Tak, musi być 3 miesięcznie. Z tego co wiem, był taki projekt jakiejś ustawy, że miało być tak, że limit byłby roczny, czyli można byłoby w jednym miesiącu zarobić 10 tysięcy i nie mieć firmy. Ale nie, dopiero po przekroczeniu tego limitu 38 tysięcy, załóżmy, tak? Natomiast no, na chwilę obecną nie jest to wprowadzone, więc trzeba się trzymać limitu 3180. Chociaż nie, teraz już się to zwiększyło. 3225 chyba. 3225, dokładnie. W tym momencie. A jeszcze rok temu był limit 1745, więc zobaczcie. Ja kupiłem busa używany, ale jest. No zobaczcie, ktoś sobie kupił za pieniądze z Vinted busa. No ja pierdzielę. Ludzie biorą na takie rzeczy kredyty, a ktoś sobie zarobił na Vinted za to pieniądze. No to jest genialna rzecz, naprawdę. Genialna rzecz. Busa sobie kupić. Nawet na wakacje kilka razy w roku lecieć dzięki temu. To jest naprawdę no, nieoceniona możliwość zarabiania pieniędzy. Zobaczycie, dużo ludzi ciągle nie dołączyło do tego rynku albo nie chce na poważnie dołączyć do tego rynku, gdzie ja od 5 lat prawie już trąbię. Słuchaj, da się zarabiać pieniądze, że da się to robić łatwo, że można to robić tak naprawdę codziennie.
Na etacie macie raz wypłatę, pożal się Boże, jakieś drobne, a tutaj codziennie wpada kasa. Jeden dzień 50 zł, w drugi dzień 150, w trzeci dzień 300, przez kolejne dwa dni nic, potem nagle 500, bo jest dobry weekend i tak dalej. No i codziennie wam wpada kasa, no to jest marzenie dosłownie. W niedziela czasem się obudzicie rano i już zarobicie kasę. Ja zabrałem męża na wakacje na Malediwy. No i zobaczcie, pieniądze z Vinted, wakacje na Malediwach. No, normalnie spełnienie marzeń. Dzisiaj zaczynacie, za jakiś czas sobie spełniacie marzenie dosłownie każde, jakie chcecie tak naprawdę. Nie, liczą się wpływy do portfela Vinted, nie na konto bankowe. Więc zobaczcie, niektórzy sobie busa kupują. Teraz taki słaby okres, mało wyświetleń mam strasznie. Zobacz sobie, Dominika, moją dzisiejszą relację. Przecież rzuciłem info, zapytałem się, ile ludzie zarabiają. To zobaczcie. Jedna osoba napisała, że zarobiła 6250. Jedna osoba napisała, że rekord u niej. Jedna napisała, że 14 tysięcy zarobiła. Tutaj 2,5 tysiąca, 3 tysiące, 4900, 1,5 tysiąca, 3 tysiące, 2500, 2 tysiące, 10 tysięcy z hakiem. I tam już mam więcej wiadomości w skrzynce, więc pewnie też to za niedługo udostępnię. O, tutaj 4300, 6000, 9000, 2000, 2900. To jak można nie zarabiać? Nie zarabiasz nie dlatego, że są słabe wyświetlenia, nie dlatego, że jest lato, nie dlatego, że Vinted ci ucina zasięgi, tylko dlatego, że jeszcze nie umiesz sprzedawać. Po prostu, no prosta sprawa, nie umiesz sprzedawać. I trzeba się nauczyć sprzedawać, wtedy będziesz zarabiać więcej. No, jak można zarabiać więcej, sprzedawać więcej, nie umiąc sprzedawać? No ludzie, no zastanówcie się, tak na logika. To tak jakbym chciał mówić po angielsku, nie umiąc mówić po angielsku. Jak to jest możliwe? No nie jest to możliwe. No nie zarabiasz, to znaczy, że nie umiesz sprzedawać. Prosta piłka, tak? Natomiast można się tej sprzedaży w prosty sposób nauczyć, tak? Wcześniej miesiące były o niebo lepsze. No, być może miałaś jakiś dobry towar, wysprzedałaś go i skończyło się. Być może inni poszli do przodu i zaczęli stosować lepsze techniki, a ty ciągle robisz w kółko i to samo. No i się skończyło po prostu. Być może wysprzedałaś najlepsze rzeczy ze swojej szafy, atrakcyjność twojej szafy spadła, no i lipa. I tak dalej, i tak dalej. No, można tak mówić, tak naprawdę wymieniać wiele takich rzeczy. No, w każdym bądź razie pamiętaj, że ty jesteś sprzedawcą. To ty odpowiadasz za to, ile zarobisz. To nie jest tak, że a jakoś to będzie w tym miesiącu. Zarobię sobie 30 tysięcy, poleżę sobie, no bo przecież niech się zarabia, tak? Wystawię, niech się zarabia. No tak to nie działa. No, że prawdziwe osoby, które zarabiają potężne pieniądze, one wiedzą, co robią. Wiedzą, po co to robią, wiedzą, co im to daje. Wiedzą, co muszą robić, żeby po prostu tych pieniędzy było więcej, tak? Zapomniałam wczoraj przelać kasę z czerwca, to już mam na lipiec naliczone. Nie! Jak ci wpłynęło w lipcu, znaczy w czerwcu, to się liczy na czerwiec. Co zrobić, jak gość mi dał jedną gwiazdkę za nic? No, odpisać na komentarz, żeby inni kupujący wiedzieli, że tamten jest idiotą. Tylko w inny sposób, oczywiście trochę, żeby zneutralizować to i tyle, lecimy dalej. Każdy miesiąc ma swoje towary i sprzedaże, trzeba się dostosować, kombinować. Dokładnie, Klaudia, trzeba się dostosować, kombinować i każdy miesiąc ma swoje towary. Zobaczcie, jaka wartościowa wiadomość. A wy sprzedajecie w każdym miesiącu to samo, tak? No bo wystawiliście to w styczniu, nie sprzedało się, to leży w lutym, nie sprzedało się, to leży w marcu, nie sprzedało się, to leży w kwietniu. Chuj tam, że już się 15 razy pora roku zmieniła, ale wy dalej próbujecie sprzedać coś, co się nie sprzedaje, plus coś, co jest kompletnie niesezonowe, tak? Ja wprowadziłem twoje rady, idzie mi lepiej sprzedaż. No, tak to działa, tak właśnie się takimi radami dzielę z wami. Dobra, słuchajcie, bo generalnie sprawa wygląda tak, że no nie mam jeszcze tego telefonu, ale możliwe, że ta osoba czeka, aż zakończę live'a, więc no nie będę dłużej gadał. Cieszę się, że tu jeszcze mi się udało was na koniec rozbawić. Ostatnia szansa, poczekam minutę, żebyście sobie napisali prezent jeden na czacie i znikam, więc trochę tu byłem, myślałem, że będę krócej, jak zwykle jestem dłużej. Czy sprzedany zestaw liczy się jako jedna transakcja? Tak.
jako jedna transakcja, bo zestaw jest jedną transakcją, masz jedną etykietę wygenerowaną, więc jest to jedna transakcja na po prostu taką liczbę rzeczy. Dobra, tu widzę, że czat działa z opóźnieniem, więc jakby poczekam jeszcze chwilę i się zwijam. A, no i przypominam, że te zniżki działają jeszcze tylko przez 36 minut, więc jeśli ktoś będzie czekał zbyt długo, no to po prostu te linki wygasną i nie będzie się dało dokonać zakupu, więc 35 minut dokładnie Wam zostało. Ja się zbieram. Dziękuję oczywiście za to, że wpadliście, że mieliście czas. Co dzisiaj jest? Poniedziałek. Tak, więc na dobry poniedziałek, na dobre rozpoczęcie miesiąca. Niech Wam to służy. Ciśnijcie. I ciśnijcie mocno. To gwarantuję Wam, że będzie Wam ten miesiąc po prostu udany. I tyle. Powodzenia w sprzedaży oczywiście. Miłego wieczoru. Widzimy się na Akademii. Cześć.